Witam Państwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Humanistyka cyfrowa, projekty, ludzie, teoria. Humanistyka cyfrowa to także zupełnie szczególne kariery uniwersyteckie i szczególne przemieszanie zawodów czasem. I to jest z pewnością jednym z jej aspektów transdyscyplinarnych i bardzo interesujących dla nas, jak myślę, w tym okresie wschodzącym humanistyki cyfrowej. Dziś mamy przyjemność przedstawić Państwu i posłuchać karierę młodą, ale już bardzo bogatą i znaczącą, pani Magdaleny Turskiej, która wystąpi jako informatyk wśród humanistów. I będziemy mieli przykład kariery akademickiej, która jest równocześnie europejska, gdyż te nowe zawody związane z humanistyką cyfrową charakteryzują się na ogół bardzo oczywistymi aspektami współpracy międzynarodowej. No i przede wszystkim opowie nam ona, mam nadzieję, na swoim przykładzie, w jaki sposób od Akademii Górniczo-Hutniczej w Katowicach, jeśli dobrze pamiętam, w Krakowie, przepraszam, dotarła do Oksfordu, gdzie uczestniczy w bardzo istotnym i znanym z Francji projekcie europejskim, równocześnie współpracując z Artes Liberales na Uniwersytecie Warszawskim. Prosimy bardzo. Dzień dobry. Pozwolę sobie zacząć od kilku słów na temat mojego obecnego projektu. Czym jest Dixit? To nie jest gra planszowa, jak może niektórym się wydaje. Jest to projekt europejski sponsorowany przez Marie Curie, przez 7 program ramowy, który każdemu gorąco polecam. Mamy aktualnie otwarty wakat na stanowisku w Hadze. Zapraszam na naszą stronę www. Kim ja tam jestem? Projekt jest siecią naukową, siecią służącą szkoleniu kadr. Skrót ten rozwija się jako Digital Scholarly Editions Initial Training Network. Więc ten nacisk na training, na szkolenie ludzi jest tam bardzo, bardzo wyraźny, bardzo poważny. Moje stanowisko to jest tak zwany experienced researcher, co jest odpowiednikiem takiego postdoka. I mój zakres obowiązków to infrastruktura dla publikacji edycji naukowych. Wiąże się to z moim poprzednim doświadczeniem zdobytym w pracowni edytorstwa źródeł na Wydziale Artes Liberales pod kierunkiem dr Skolimowskiej, która tutaj z nami siedzi. Obecnie pracuję w Oksfordzie, ale większość mojej dotychczasowej kariery miała miejsce tutaj w Warszawie na uniwersytecie, gdzie pracowałam przy rozmaitych projektach. I zawsze się czułam trochę jak takie dziwne zwierzę, bo jest typowym stereotypem, że mamy dwie kultury. Czy one zawsze są rozłączne? Nie wiem, jak Państwo uważają, ale zawsze jest to pytanie, kim są humaniści, a kim są inżynierowie? Czy humaniści to ci, którzy byli kiepscy z matmy w szkole? Bardzo wielu ludzi tak definiuje to pojęcie. Ja nie, więc proszę we mnie niczym nie rzucać. Ale czy inżynierowie to tylko technokraci, którzy z kolei nie rozumieją języka humanistów? Czy jesteśmy naprawdę zbiorami rozłącznymi? Kiedy rozpoczęłam moją pracę, dosyć szybko mogłam się przekonać o czymś, co mówi mój obecny szef. Są bardzo różni humaniści. Są tacy, którzy są dość niedbali w swoich metodach, a są także tacy, którzy mają zupełnie naukowe podejście do swojej pracy, stosują rygor, reżim i bardzo uważne podejście metodologiczne. Moim szczęściem było pracować właśnie z tymi drugimi. Natomiast o inżynierach w gruncie rzeczy myślę, że można powiedzieć to samo. Są bardzo rozmaici. Gdzie w naukach humanistycznych jest miejsce dla inżynierów? Czy
wystarczy nam pióro i papier. Przez stulecia tak właśnie było. I w gruncie rzeczy wiele z pracy z typowego warsztatu nadal da się prowadzić w ten sposób do momentu, kiedy nie przytłoczy nas zakres projektów. Więc czy jest tu gdzieś miejsce dla inżynierów? Ja dosyć szybko się przekonałam, że owszem jest. Bo przecież to nie ja szukałam pracy na uniwersytecie i przy projektach humanistycznych. W pewnym sensie to uniwersytet znalazł mnie. Bo zawsze przyszło mi współpracować z osobami, które miały pewną świadomość i pewną potrzebę zastosowania narzędzi, które wspomogą ich pracy i nie spowodują, że ich dotychczasowych warsztat zmieni się co do metody, natomiast zmieni się co do pewnych detali funkcjonowania. Ale w tej sytuacji, czym to czyni mnie jako osobę, która współpracuje przy takim projekcie? Czy jestem narzędziem, które wykonuje to, co mój pan mi każe? Nie wiem, jak państwo by na to pytanie odpowiedzieli, ale dosyć szybko przyszło mi zrozumieć, że jeżeli jestem narzędziem, to jestem takim narzędziem, które odciska swoje wyraźne piętno na ręce, która mnie trzyma. Czasem mogę być postrzegana jako czarodziejska różdżka, która rozwiązuje problemy, ale pewnie nawet częściej przynoszę spory zbiór problemów osobnych. Nie najmniejszym z tych problemów jest komunikacja. Jeżeli państwo zapytają moją szefową, na pewno usłyszycie mnóstwo anegdot, ile czasu kosztuje wytłumaczenie, czym zajmuje się badacz swojej pracy i co jest potrzebne, żeby narzędzia informatyczne tę pracę wspomagały, a nie ją utrudniały. I dlaczego moje czasem genialne pomysły są absolutnie niedopuszczalne z punktu widzenia warsztatu naukowego. Więc możemy myśleć tak jak w tytule, ale głupi ci inżynierowie. Ale powinniśmy pamiętać o jednej rzeczy. Ci inżynierowie nie byli kształceni w państwa języku, w państwa metodach, w państwa światopoglądzie badawczym. I nie możecie od nich oczekiwać aktywnej współpracy, dopóki oni nie zrozumieją, może nie w pełni, ale w znaczącym zakresie tego, czym państwo się zajmują. I działa to też w drugą stronę. Komunikacja będzie bardzo utrudniona, jeżeli państwo jako współpracownicy nie zechciecie poznać choćby podstaw języka technologii, które będziecie chcieli zaprząc do swoich projektów. Czym nauki humanistyczne różnią się od innych? Na pewno macie mnóstwo odpowiedzi, ale jedną z dosyć istotnych różnic jest to, że wydaje się, że tylko nauki humanistyczne zechciały się podzielić choćby nominalnie na humanities i digital humanities, na humanistykę i humanistykę cyfrową. Z nieznanych mi przyczyn nie słyszałam o digital biology ani physics. A oni naprawdę mają komputery. Więc o to tutaj chodzi, czy humaniści są jacyś inni. Ja myślę, że wszyscy humaniści wierzą głęboko w to, że są z definicji inni i na pewno ich indywidualne projekty nie przystają zupełnie do niczego innego, co reszta świata czyni. Ale może jednak wśród tych w istocie różnych projektów znajdzie się jakaś część wspólna. Myślę, że na pewno tak. Na naszym podwórku, na UW, mamy liczne wydziały, instytuty typowo humanistyczne. A od niedawna powstają ośrodki humanistyki cyfrowej. Czy sądzą państwo, że to świadczy, czy może dowodzi, że nikt wcześniej tutaj humanistyki cyfrowej nie uprawiał? Czy jest to rzecz zupełnie nowa? Tak? Nie? Proszę obejrzeć kartę tytułową książki wydanej w roku 1992, która dotyczy dwóch konferencji naukowych, które odbyły się
w roku 86 i 90 dotyczących epistolografii staropolskiej. W tej książce znajdziemy artykuł Joanny Ziabickiej, projekt komputerowej bazy danych dotyczących korespondencji Jana Dantyszka. Ten artykuł rozważa kwestię przeszukiwania dużej ilości informacji o dużej ilości obiektów. Rozważa stworzenie papierowego katalogu fiszek. Rozważa problemy, które stwarza fakt, że możemy mieć taki zestaw fiszek posegregowany wyłącznie względem jednego parametru. Jeżeli chcielibyśmy ten zbiór uporządkować względem innego, musimy mieć kopię, musimy je utrzymywać w spójności, musimy je przeszukiwać niezależnie, a dalej przechodzi do analizy możliwości, które stwarza komputerowa baza danych. Bardzo zaawansowana komputerowa baza danych, która może przechowywać pola tekstowe o długości 256 znaków. To nie jest po to, żeby się wyśmiewać. Proszę Państwa, to jest rok 87, 8, 9. Mówimy o komputerach typu Amiga, Atari, X386. Mówimy o bursztynowych wyświetlaczach. O Unicodzie pewnie nikt nie słyszał. Internetu też raczej nie było. No, może coś tam. Więc mamy namacalny dowód, że humanistyka cyfrowa z gruntu ma tutaj na UW tradycję co najmniej tak długą. Nie zrobiłam porządnej kwerendy w archiwach, czy to rzeczywiście pierwsza wzmianka o takich metodach badawczych. Pani Joanna Ziabicka wspomina o korespondencji Jana Dantyszka. I to nazwisko będzie się tutaj przewijać w ciągu tej godziny. Kim on był, że ludzie poświęcają mu życia? To poeta neołaciński z pierwszej połowy XVI wieku, dyplomata w służbie Zygmunta Jagiellona i Bony Sforcy, który pozostawił po sobie ponad 6 tysięcy listów, wymienianych nie ze swoją kuzynką, a z poważnymi postaciami rządzącymi Europą, jej intelektualną elitą, nie tylko z królami Polski, ale także z królem Hiszpanii, z Erasmem z Rotterdamu, innymi znanymi postaciami, które kształtowały polityczny obraz tego świata. Ten projekt działa pod kierunkiem dr Skolimowskiej od roku 90, tak? Drugiego? W każdym razie historię ma długą. Dlatego mówię o poświęcaniu rzeczywiście życia i to nawet być może nie jednego, bo wszak projekt Dantyszka nijak nie jest zakończony. Żeby zobrazować to Państwu graficznie, to są wszystkie miejsca w Europie, w których Dantyszek otrzymywał listy albo z których je wysyłał. To jest bardzo gęsta sieć i pokrywa rzeczywiście całą Europę, a nawet jeszcze kawałek. Proszę zobaczyć na tę niteczkę, która się tutaj nie mieści. To jest list do Hernana Corteza, do Meksyku. Rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo ważnym zbiorem źródeł, którego nie sposób ogarnąć po prostu bliskim, uważnym czytaniem. Musimy zastosować nawet do prostej inwentaryzacji tej korespondencji jakieś narzędzia, które pozwolą nam opanować tę materię. Dantyszek w swojej być może pierwszej cyfrowej inkarnacji zaproponowanej przez panią Ziabicką był jedną tabelą w, uwaga, relacyjnej już bazie danych DBase i Fox Pro. Ale z tej relacyjności specjalnie nie korzystał, bo rzeczywiście była to jedna, jedyna tabela, po prostu zbiór rekordów, dla każdego rekordu raptem kilkanaście pól przechowujących coś, co dzisiaj byśmy nazywali metadanymi o tych listach. W 1998 roku nastąpiło moje pierwsze spotkanie z Dantyszkiem. Kiedy zostałam poproszona o przełożenie tych danych, o ich migrację do systemu
który bardziej odpowiada nowożytnym czasom. I wtedy to był Microsoft Access oraz transkrypcje, które były przechowane w plikach wordowskich. I z tym systemem moje koleżanki musiały żyć przez niemal 10 lat. Co jest osiągnięciem samym w sobie. Ale przez te 10 lat zbiór danych, jak możecie Państwo podejrzewać, znacznie się powiększył. Więc kiedy po tej prawie dekadzie powstał projekt opublikowania korespondencji Danteszka w internecie, okazało się, że skończyliśmy na blisko 200 relacyjnych tabelach reprezentujących w gruncie rzeczy metadane dotyczące listów, źródeł, osób, miejsc, pozycji bibliograficznych, które ich dotyczą. W bazie danych Danteszka przechowywane są takie detale jak kolor laku czy kolor wosku, którym być może został opieczętowany oryginał listu. To powoduje, że ta baza rozrosła się tak gigantycznie. Mniej więcej w tym czasie zdecydowaliśmy też, że transkrypcje w Wordzie są absolutnie niewystarczające dla sensownej reprezentacji tych danych, a przede wszystkim dla naszego celu, dla publikacji edycji naukowej w internecie oraz również drukiem przy zachowaniu takiej metody, która każe nam pracę wykonywać tylko raz. Dlatego też wtedy zdecydowaliśmy się na zastosowanie standardu kodowania tekstów rekomendowanego przez Text Encoding Initiative. I to była kolejna mrówcza praca, której podjął się zespół pracujący nad Danteszkiem. Więc tak ten system wygląda teraz. Jest to taki konglomerat technologii, który pracuje, zawiera i relacyjną bazę danych, i jej interfejs napisany w języku PHP, który oczywiście generuje strony www, i to dodatkowe źródło danych w postaci plików zakodowanych w XML-u, w TI. I na pewno to jeszcze nie koniec. Ten projekt, oby żył wiecznie, musi się zmieniać. Nie ma końca, ponieważ technologie się zmieniają. Każda prezentacja, którą Państwo widzicie na stronach www, czy w jakimkolwiek medium cyfrowym, z natury swojej rzeczy jest efemeryczna. Jeżeli przypomnicie sobie, jak wyglądały strony tworzone 10 lat temu, 15 lat temu, możecie zrozumieć, że każdy projekt cyfrowy wymaga chociażby odświeżenia interfejsów ze względu na przemiany technologiczne, które tak szybko zachodzą. Bo w przeciwnym razie będzie odbierany jako przedatowany, a tym samym jako o niepełnej wartości. To oczywiście wiąże się z rozmaitymi problemami organizacyjnymi i finansowymi, ale tego jednego możemy być pewni. Żeby ten projekt nie został zmarnowany, on musi się cały czas rozwijać. Nawet jeżeli teoretycznie wprowadzanie danych zostanie w którymś momencie zakończone, to kwestia utrzymania technicznego zawsze pozostanie problemem otwartym. Jeśli chodzi o nauki humanistyczne, to często to, co w nich jest najtrudniejsze, jest zarazem najciekawsze. I w Danteszku mamy tego wszystkiego mnóstwo, ale nie tylko w Danteszku. Dlaczego? Inżynier wzdraga się na myśl, że nie ma jasnej odpowiedzi na pytanie. Co jest, czy coś należy do jakiegoś zbioru, czy nie? Podczas kiedy edytorzy bardzo często pracują na wyjątkowo niepewnych danych. Niepełnych, dlatego że mogą nie mieć dostępu do pewnych źródeł, albo dlatego, że te źródła zostały bezpowrotnie utracone, więc ta niepewność jest jedyną pewną rzeczą, która w projekcie jest. Ale są to wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć i to pod pewnymi względami czyni tę pracę interesującą. To też czyni ją pracą bez końca, bo zawsze możemy próbować pogłębić nasze zrozumienie w oparciu o kolejne poszlaki, o kolejne odkryte źródła, o kolejne dostępne technologie.
Więc wszystkich tych rzeczy jest bardzo wiele w Nanteszku. I może nadszedł czas, żeby Państwu coś z niego pokazać. Tak wygląda formularz do wprowadzania danych o pojedynczym liście. Jest on obrzydliwie długi, a nie widzą Państwo wszystkiego. Każda z tych pojedynczych rzeczy się rozwija. I prawie w każdej sekcji naszego interfejsu to, co Państwo znajdą, to są pola typu rekonstruowane, niepewne, stwierdzone na podstawie czegoś. To jest właśnie ten dodatkowy narzut, który stwarza nam niepewność w oparciu na naszych danych. Prawdopodobnie projekty dotyczące edycji korespondencji listów nowożytnych z połową tych problemów w ogóle nie muszą się zmierzyć. Mają pieczęci pocztowe, mają datowane listy i tak dalej. W przypadku Nanteszka prawie każda informacja może być wyjątkowo niepewna. Nawet takie podstawowe informacje, jak kto jest adresatem lub nadawcą. Tutaj mamy do obejrzenia przykład pojedynczego listu. Mamy dostępne skany stronic manuskryptu, przynajmniej tam, gdzie właściciele praw autorskich nam na to pozwolili. Mamy pełną transkrypcję, w której oznaczone w standardzie TEI, ale tego tutaj na stronie nie widać, oznaczone są, jest wiele tych rzeczy, które w tekście się mogą zdarzyć. To, co w tradycyjnym wydaniu książkowym owocowałoby przypisem, na stronie W może być zrealizowane w odmienny technicznie sposób, ale służy podobnej funkcji. Z tym, że mamy dużo mniejsze ograniczenia. Nie musimy się tak bardzo kłopotać objętością, prawda? Pewne rzeczy nie nadawały się, by się do druku ze względu na po prostu swój rozmiar. Możemy użytkownikowi zaproponować zupełnie inny sposób obcowania z tekstem, nie narzucając mu go z góry. Możemy mu przedstawić taki widok, gdzie podkreślone są rzeczy, które my uznaliśmy jakoś za interesujące, ale możemy się przełączyć na widok zupełnie czystego tekstu, nie narzucając mu swoich interpretacji. Możemy pozwolić na filtrowanie tylko niektórych widoków. A jak widzieliśmy, przynajmniej niektórzy z Państwa na warsztatach poprzedzających, możemy potem wykorzystywać te dane, które w pewnym sensie zaszyliśmy w tekście za pomocą anotacji w XML, po to, żeby generować zupełnie inne widoki danych, nawet zupełnie nietekstowe widoki, na przykład rzutując to na mapę, czy tworząc różne grafy relacji. To wszystko oczywiście jest żmudną i benedyktyńską pracą, ponieważ ktoś musi skorzystać ze swojej wiedzy, umiejętności i poświęcić swój czas po to, żeby te informacje, która dla niego jest jasna i czytelna, zapisać w takiej formie, która jest czytelna dla systemów komputerowych. Co ponownie na warsztatach widzieliśmy, że owocuje to dosyć skomplikowaną strukturą. Proszę spojrzeć może na transkrypcję w XML-u tego fragmentu. Ten list wymaga opisania go w sposób bardzo, bardzo jasny, bardzo klarowny, z zastosowaniem tych przyjętych przez nas reguł TEI, co oznacza, że każdy akapit, każde przełamanie linii, każde miejsce, w którym mamy do czynienia
z rozbieżnością między różnymi źródłami, co zaowocuje przypisem aparatu krytycznego, musimy te wszystkie informacje zawrzeć. I jest to w dużej mierze, w przypadku materiału takiego jak korespondencja dentyszka, praca wyłącznie ręczna. Mamy do czynienia z materiałem rękopiśmiennym z odległej od nas czasoprzestrzeni. Sam proces identyfikacji osób może zająć godziny, dni. Najpopularniejszą, najliczniejszą osobą, która występuje w korpusie listów dentyszka, jest tak zwany unknown, czyli osoba niezidentyfikowana. Drugą najpopularniejszą jest temporary unknown. Osoba, którą mamy nadzieję zidentyfikować, kiedy będziemy mieli na to czas i środki. A dopiero potem są osoby takie jak na przykład dentyszek. Mam nadzieję, że to pokrótce pokażę Państwu, z czym taki projekt się musi zmierzyć. To jest oczywiście cały warsztat edytorski, taki sam, jaki on był całe lata temu. Plus dodatkowa praca polegająca na stworzeniu czy skompilowaniu systemu komputerowego z modułów. Przy stworzeniu reguł do kodowania tych informacji, polityk edytorskich, bo przecież mamy do czynienia z zespołem, który pracuje, który się zmienia w czasie, który jest być może odległy od siebie geograficznie, którego członkowie mają zupełnie różne swoje własne historie i bardzo różną znajomość zarówno materiału źródłowego, jak i na przykład TEI. Więc może tyle o dentyszku. To, co chciałam Państwu przekazać, to przede wszystkim to, że ten projekt bardzo się zmienia w czasie i będzie się zmieniał w czasie pod względem zarówno jakby polityki prowadzenia go, czy też metody prowadzenia go od strony takiej cyfrowej i narzędzi, które są do tego celu wykorzystywane. Jeszcze może taka drobna wzmianka, że oczywiście co jest największym zmartwieniem pracowników tego projektu? Oczywiście to, żeby cała nasza mrówcza praca nie poszła na marne. Żeby w chwili, kiedy spadnie bomba i nasze serwery obrócą się w proch, dentyszek przetrwał. Bo nie chcemy zmarnować życia na kupkę danych, które znikną. Więc to jest pewnym wyzwaniem, nawet większym wyzwaniem, kiedy myślimy o manuskryptach, które do tej pory przetrwały 500 lat. Chociaż to tylko kubki papieru, które są bardzo wrażliwe na różne czynniki szkodliwe. Dzieci, koty, wodę, konserwatorów książek i tak dalej. W porównaniu z naszymi edycjami cyfrowymi, te manuskrypty są zaskakująco odporne. Oczywiście mają armię bibliotekarzy i archiwistów, które ich pilnuje. A kogo my mamy, żeby pilnowali naszych edycji cyfrowych? To jest pytanie, z którym Państwa pozostawię, niestety, bo nie mam odpowiedzi. Oczywiście dentyszek to nie jest jedyny projekt, który można znaleźć na UW. Ten ma może bardziej pikantny tytuł. Relacje erotyczne we współczesnej literaturze polskiej i hiszpańskiej. Niestety jest to projekt, który stale zmaga się z problemami finansowymi. A kiedy mówię zmaga się z problemami finansowymi, mam na myśli, że nie ma finansowania. I to w zasadniczy sposób upośledza postępy. Ale to, co udało się stworzyć do tej pory, pozwala na prowadzenie zajęć dydaktycznych, w których studenci próbują znakować w pewnej formie XML-a różne fenomeny lingwistyczne,
i potem traktować je jako zbiór w pewnym sensie twardych danych badawczych, którymi mogą się posłużyć do weryfikacji swoich hipotez. Nie wiem, czy Państwo mieli okazję trafić na któreś z tych zajęć. Oczywiście tam problemy są i podobne, i odmienne. Głównym problemem jest, tam nie mamy do czynienia z brakiem danych jako takim. Natomiast mamy do czynienia z bardzo subiektywnym odbiorem tekstu wśród różnych osób, które próbują te lingwistyczne fenomeny znakować. Więc nie jest do końca tak, że historyczne źródła przysparzają nam problemów, których źródła nowożytne nie mają. Nawet jeżeli mamy do czynienia z jakby cyfrowo już powstałymi, nigdy nie istniejącymi w żadnej formie analogowej tekstami, zawsze mamy do czynienia z interpretacją tekstu, z interpretacją języka, z jego znaczeniem. Więc to są wyzwania projektu Link Frontiers. A na czym polegał problem laboratorium leksykograficznego księdza Alojzego Osińskiego? Był to właściwie pierwszy słownik kolokacyjny języka polskiego, nieukończony, nie wszystkie artykuły hasłowe zostały opracowane, brakuje niektórych liter, ponieważ słownik był opracowany w miarę w układzie alfabetycznym. Tutaj mamy do czynienia z przykładem pewnej mrówczej pracy, która można powiedzieć, że została ukończona. To znaczy dokonano transkrypcji, pełnej transkrypcji z manuskryptów. Zostało to włożone w system informatyczny. Dokonano pewnej anotacji danych, to znaczy podzielone są one na kategorie. Struktura słownikowa, taka jak ona była w tym słowniku Osińskiego, została reprezentowana w tej bazie danych. Na czym polega problem tego projektu? Bo ten projekt ma problem. Ten projekt trwał 3 lata, grant się skończył, projekt się skończył, pies z kulawą nogą nad nim nie pracuje. Jeżeli ta sytuacja się utrzyma, za ileś lat serwer będzie wymagał zmiany, a potem może jeszcze raz, a potem może już nikt z tych ludzi, którzy nad tym pracowali, nie będzie pracował dalej w tej instytucji i nikt nawet nie zauważy, kiedy to zniknie. A pracowało nad tym prawie 20 osób przez kilka lat. Więc to są jedne z wyzwań projektów cyfrowych. Jak zapewnić im trwanie i życie. Drugim problemem tego projektu jest to, że ze względu na swoje ograniczenia początkowe, na brak funduszy już na etapie rozpoczęcia projektu na taką stronę techniczną, musiał skorzystać z pewnych narzędzi, z metod pracy, które pozwalały ciąć koszty. Co oznacza, że w tej chwili nie stosuje się właściwie do żadnych standardów, co bardzo utrudnia korzystanie z tych danych. Oczywiście nic bardziej nie utrudnia korzystania z danych, jak fakt, że nie są one dostępne na otwartej licencji. Wszystkie te projekty mają dane, mają prawa zastrzeżone. Póki co nie mamy na UW żadnej polityki spójnej udostępniania danych, które zostały stworzone, wygenerowane w projektach badawczych. I to jest kolejny problem, ponieważ kiedy raz dostaliśmy pieniądze na digitalizację, bardzo mało prawdopodobne jest, że dostaniemy jeszcze raz. Więc jakbyśmy się zastanowili, co łączy te projekty, to nie tylko ich lokalizacja geograficzna, chociaż ona myślę, że nie pozostaje bez znaczenia. I nawet nie tylko to, że ja w nich pracowałam, ale wszystkie
te projekty bazują na materiale źródłowym, który jest faktycznie tekstem. Więc to jest jedna ważna wspólna cecha. Nieważne, czy mamy do czynienia z dość odległymi w czasie manuskryptami, czy trochę mniej odległymi w czasie manuskryptami, czy zupełnie współczesną i bardzo śmieciową literaturą, ale mamy do czynienia z tekstem, o którym coś chcemy wiedzieć i który w jakiś sposób chcemy badać. Zakres tych projektów przekracza możliwość analizy materiału poprzez proste, uważne czytanie. Tego się po prostu nie da zrobić. Trzecia rzecz, która łączy te projekty, to ich inicjatorzy. Osoby, które zdawały sobie sprawę już na bardzo wczesnym etapie tych projektów, że potrzebują z różnych względów zaprząc jakieś techniki komputerowe do pracy. Mogło to być w celu ułatwienia pracy. Mogło to być z powodu na planowaną formę publikacji. Mogły się kierować pragnieniem poprawy jakości, zapewnienia spójności. Mogły chcieć się same zmusić i swoich współpracowników do zachowywania pewnego reżimu pracy. Mogły chcieć zebrać konkretne dane badawcze, żeby poprzeć nimi swoje hipotezy. To oczywiście nie jest kompletna lista tych powodów, bo nie chcę nawet wnikać w głowy moich szefów. Nie dlatego, że się boję, co tam zastanę, po prostu nie wiem. Ale wiem tyle, że różne powody powodują, że ludzie widzą tę potrzebę. Myślę, że w dzisiejszych czasach żyjemy w takim świecie, w którym jest to dla nas naturalne, że próbujemy zaprząc narzędzia do wykonania pewnych czynności za nas oraz próbujemy zaprząc narzędzia po to, żeby mieć szansę zapoznać się z materiałem poprzez pewnego rodzaju wizualizację, agregację. I w ten sposób mamy szansę jakoś ogarnąć zakres, który jest dla nas zbyt wielki do po prostu analizy tylko w naszej głowie. Jest też i morał, a nawet kilka morałów. Gdybym miała powiedzieć, co muszą mieć dobre projekty humanistyki cyfrowej, bo jest mnóstwo niedobrych. I niedobry projekt humanistyki cyfrowej jest bardzo łatwo zrobić. Wystarczy wziąć dowolny materiał, natrzaskać mu zdjęć, wrzucić do internetu. Voilà. Mamy bardzo piękny przykład niedobrego projektu humanistyki cyfrowej, który jednocześnie w realiach ekonomicznych, w których żyjemy, powoduje, że materiał jest kompletnie spalony na dalsze finansowanie. Na projekty, które rzeczywiście zrobią z niego faktyczny, pożyteczny zasób, czy dla zachowania pewnych wartości kulturowych, czy dla analizy badawczej. Więc dobre projekty muszą mieć solidne podstawy warsztatowe. I to zarówno jeśli chodzi o warsztat pracy tradycyjny, jak i o warsztat pracy specyficzny dla tych nowych mediów, którymi się posługujemy. Nie wystarczy zrobić serii zdjęć komórką na automatycznych ustawieniach aparatu, żeby mieć spójną i sensowną reprezentację graficzną naszego materiału. Do niektórych celów może to będzie wystarczające, ale do poważnych i naukowych celów prawie na pewno nie. To samo dotyczy reprezentacji cyfrowej informacji. To znaczy możemy zrobić dowolną reprezentację w dowolnej technologii, jaka nam się żywnie zamarzy. Ale każda taka decyzja niesie ze sobą konsekwencje i to bardzo długofalowe konsekwencje dla utrzymania projektu, dla wykorzystania danych tego projektu, dla dzielenia się z innymi ludźmi. Chociażby po to, żeby móc teoretycznie uzyskać potwierdzenie naszych hipotez badawczych przez innych. Teraz będzie ogłoszenie. Szukam pracy. Powinny znaleźć miejsce dla specjalistów od technik komputerowych. Oczywiste. Ale to, co już może nie jest oczywiste, to to, że to nie są bierni
wykonawcy. Jeżeli Państwo zatrudnią informatyków jako biernych wykonawców tego, co Państwo im każą, otrzymacie bardzo drogie i prawie na pewno nieadekwatne narzędzia. I nie skorzystacie w żadnej mierze na tych umiejętnościach, tych zdolnościach i tym sposobie myślenia, które takie osoby reprezentują. Ale po to, żeby one mogły twórczo zaaplikować te umiejętności do Państwa dziedziny, one muszą ją rozumieć. Oczywiście nie zostaną tego samego poziomu specjalistami, co Wy, ale muszą mieć solidne podstawy. Takie projekty muszą myśleć w kategoriach ciągłego rozwoju. Ta praca nigdy się nie kończy i nakłady na stronę techniczną nigdy się nie kończą. I to jest coś trudnego do zaakceptowania, bo zupełnie nie przystaje do rzeczywistości 3-letnich wniosków grantowych. Nie mam na to rozwiązania. Jeszcze jeden ważny aspekt to jak najpełniejsza standaryzacja. Nie chodzi o to, żeby kompletnie zrezygnować z indywidualnych potrzeb badawczych. Przecież Państwa praca opiera się na tym, że macie jakiś projekt badawczy i Wasze dane muszą to uwzględniać. Ale jednocześnie w tej części, która nadaje się do zestandaryzowania, jest najsensowniejszą opcją, zwłaszcza z punktu widzenia rozpowszechniania Waszych wyników oraz długofalowego przeżycia projektu, najsensowniejsze jest jak najbliższe trzymanie się standardów, jak najszersze wykorzystywanie otwartych narzędzi, popularnych narzędzi, ograniczenie rzeczy niszowych, przestarzałych, bo to wszystko ma długofalowe konsekwencje dla życia projektu. Ostatnio przyszło mi zmagać się z problemem. Ktoś miał 5-calowe dyskietki, których teoretycznie można je w czymś przeczytać, ale jest to trochę trudne. Na tych 5-calowych dyskietkach miał bazę danych stworzoną w oprogramowanie, które od dawna, dawna, dawna nie żyje, więc można przeczytać dyskietkę, można wziąć te pliki, ale dalej nic z tego nie wynika. Póki co ta sprawa nie doszła jeszcze do szczęśliwego zakończenia. Pracowało nad tym do tej pory ileś ludzi. Specjalistyczna firma przeczytała dane z nośnika, zgrała pliki i teraz mamy problem, co, w jaki sposób te pliki otworzyć i przetworzyć na jakiś w miarę nowoczesny format. Bo oczywiście format był binarny, specyficzny dla tego producenta z baz danych z lat 80., która to firma oczywiście nie istnieje od jakichś 15 lat. To są problemy, na które natrafimy bardzo prędko, skupiając się na niszowych rozwiązaniach albo zaniedbując upgrade'y i cykliczną migrację do nowych narzędzi, nowych technologicznych rozwiązań na odpowiednim etapie. Tamte bazy danych w roku 95 pewnie byłoby jeszcze stosunkowo łatwo zmigrować. 15 lat później sprawa przechodzi na zupełnie wyższy poziom trudności. To chyba na tyle. Jeśli Państwo mają pytania, czekam.